There's many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. Kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu, już takim wyjazdowym. Jutro wybieramy się do Krakowa, więc dzisiaj już przygotowania, pakowanie i tak dalej. Przed chwilą wróciłam, byłam odesłać ostatnie paczki z Vinted i jeszcze zrobić zakupy na drogę, wiecie, pieczywo, jakieś tam przekąski i jeszcze chciałam podejść na chwilę do Rossmana, ale to zaraz wam pokażę. Jutro mamy pociąg 5:41, więc wiecie, trzeba wstać wcześniej, wyjść po 5, więc wstać trzeba po 4, także automatycznie wcześniej musimy iść spać. I zawsze coś się przedłuża, zawsze coś się przyciąga i powiedziałam sobie nie. Tym razem tak od rana sobie wszystko rozplanuję i zrobię, że wszystko będzie gotowe do wieczora. Później przychodzi jeszcze do mnie siostra na kawę, żebym pokazała jej co i jak tam z karmą dla Moli, bo Moli zostaje właśnie pod jej opieką. Więc tak, biorę się za chwilę za pakowanie, ale najpierw jeszcze muszę odłożyć tutaj rzeczy, które się nie sprzedały na Vinted, schowam je po prostu pod łóżko. I tak, jeśli chodzi o pracę, już praktycznie wszystko mam zrobione. Filmy, które teraz montuję, już tak naprawdę idą po weekendzie. Więc tak, wszystko już tak naprawdę jest zrobione. Włączę jeszcze odkurzacz i dosłownie troszeczkę przemyję w kuchni i w łazience, wiecie, umywalkę, zlew i to będzie tyle. Żwirek ci wymieniłam, wyrzuciłam też śmieci, tam jakieś tam resztki wyrzucimy już rano. Pranie zrobione, pościągane i mniej więcej już wiem też co zabieram, także idzie sprawnie. Włożyłam tutaj w torbę tą mniejszą z IKEA, rzeczy, które jeszcze się nie sprzedały, ale są wystawione na Vinted i na razie włożę je tutaj, żeby to nigdzie nie przeszkadzało. A jak coś się sprzeda, to wyjmę, spakuję i mogę nadać paczkę. Ale ma to swoje miejsce i zawsze mogę, wiecie, tutaj przyjść właśnie i coś znaleźć. Ale wiecie, wszystko też jest w jednym miejscu, a nie, że potem szukam, gdzie ja schowałam to, co wystawiłam na Vinted. Więc tak, chowam to, no i czas się spakować. Mam już na zakupach na kanapki i tak dalej, jeszcze po drodze nadać paczki. I weszłam do Rossmana, kupiłam water wipesy, bo to są moim zdaniem najlepsze chusteczki. Nie tylko dla dzieci, ale też do zmywania takiej pierwszej warstwy makijażu. Są po prostu mocno nasączone i nawet nie trzeba ich tak do góry nogami odkładać, ja tak robię, ale nawet jak weźmiecie pierwszą z brzegu, ona jest zawsze bardzo mokra, więc ja lubię coś takiego mieć i też w różne wyjazdy zabieram już takie napoczęte opakowanie, więc teraz mam już taką końcówkę i sobie zabiorę, a to już jako kolejne. Wzięłam też Ziaja demakijaż dwufazowy, płyn do demakijażu oczu, jest najlepszy po prostu. Tamten z garnira nadal testuję, też sobie daję radę, ale jednak ten jest rewelacyjny. A potem jeszcze weszłam, słuchajcie, do Super Farm i były te suche szampony taniej niż w Rossmanie. W Rossmanie były chyba za 19, a w Super Farm za 14,99. Wzięłam dwa. Ja już teraz bardzo sporadycznie używam tego. Kiedyś używałam tego naprawdę regularnie. Teraz to naprawdę, jak użyję kilka razy w miesiącu, to jest święto. Ale lubię mieć coś takiego w zapasie, żeby wiecie, w razie co móc sobie użyć, a właśnie ostatnio użyłam i się skończyło, więc stwierdziłam, że wezmę. Wzięłam ten zapach cherry i jeszcze jakiś kokosowy, także dwa opakowania. Jeden będzie już w łazience, a ten sobie zostawię gdzieś w zapasach. Więc tak, przy okazji, że byłam właśnie obok, to weszłam i uzupełniłam braki. No dobra, zaczęłam się pakować i powiem wam, że jest tego naprawdę bardzo mało. No, jedziemy w sumie na piątek, sobotę, niedzielę, ale ubrania na piątek już na siebie założę. Wiadomo, zawsze biorę coś dodatkowo, nie? Na przebranie, gdybym się poplamiła czy coś. Ale no tak ogólnie jakieś 3-4 zestawy na piątek, sobotę, niedzielę. Piżama, bielizna, troszkę kosmetyków. Makijaż to w ogóle mieści mi się tutaj. Podkład, korektor, bronzer, róż, puder, pomadka, cień do powiek i tusz do rzęs. Czyli dosłownie tak jak robię makijaż,
po jednym kosmetyku, nic więcej. Pędzle umyłam, więc się suszą, ale też biorę tylko pędzel do pudru, pędzel do roztarcia bronzera i różu i gąbeczkę do podkładu, także wszystko się tutaj ładnie zmieści i zamknie. A jeśli chodzi o pielęgnację, to też nie zabieram dużo. Staram się zawsze na takie krótkie wyjazdy, czy jak gdzieś lecimy, przelewać, brać mniejsze opakowania albo kosmetyki wielofunkcyjne. Tutaj mam ten pieniący się olejek do demakijażu z CeraVe, tonik z Sensumare przelany, filtr do twarzy. Jeśli chodzi o krem, to biorę Physiogel, przed chwilą wyciągnęłam nowe opakowanie. Krem intensywny jako krem na dzień przed filtrem i krem wieczorem, bo on fajnie naprawdę nawilża, więc można nałożyć wieczorem więcej. I nic więcej do twarzy nie biorę poza kremem pod oczy, więc żadnego serum, już niczego więcej, po prostu krem. Krem z filtrem, krem pod oczy. Jeśli chodzi o zapach, biorę tą miniaturkę z Zary Silk Repair, bo jest po prostu mała i wygodna. I tutaj przelane trochę odżywki do włosów, bo jak są jakieś dziwne szampony, to ja mam czasami problem z rozczesaniem. Soczewki rano założę nowe, pasta do zębów. Co tu jeszcze? No grzebień, tutaj spinka, bo wezmę jeszcze prostownicę, gdybym chciała włosy wyprostować, pomadka jedna. Drugą mam tutaj, tą matową z Paezę. Okulary przeciwsłoneczne, okulary zwykłe, gdybym na przykład chciała zmienić soczewek wieczorem. Tutaj mam kolczyki z oplotki, przełożyłam, bo chciałam jakieś małe opakowanie. Mam takie podróżne, ale to wiecie, jak biorę więcej biżuterii, a tutaj takie małe pudełeczko. Słuchawki naładowane, Kindle naładowany. Tutaj mam jeszcze do baterii, do aparatu. A tutaj mamy powerbanka. Co prawda baterię do aparatu mam nadal jedną, która właśnie mi się rozładowuje, ale mam zamówić i jakoś o tym zapominałam, więc jadę z jedną baterią. Mam nadzieję, że damy radę. Już wykminiłam, że da się ładować baterię, jakby podpiąć tu baterię i podłączyć to do powerbanka. Wszystko działa, więc będę mogła ładować w trakcie dnia, jak będziemy gdzieś chodzić. Będę jechać chyba w tych lnianych spodniach i może w tym topie z Resort. Jeszcze zobaczę jakąś kurteczkę jeansową na to i wystarczy. W pociągu pewnie będzie klima, ale jak dojedziemy, to ma być mega gorąco w Krakowie. No i na sobotę, na niedzielę biorę dwie sukienki. Coś pewnie jeszcze sobie na zmianę awaryjnego wezmę, ale nie przesadzam, więc zaczynam się zastanawiać, czy brać walizkę, ale może po prostu we dwójkę się spakujemy w tą jedną, a w plecach po prostu jakieś picie, kanapki, właśnie Kindle, słuchawki, aparat, takie duperelki, a właśnie tutaj możemy się spakować razem. No bo w sumie nie jest dużo tych rzeczy, ale z kolei nie chcę też tego upychać do plecaka, więc myślę, że spakujemy się po prostu razem w tą jedną kabinówkę, a plecaki będą dodatkowo. No, także ja tutaj wszystko zaraz schowam z pielęgnacji i jakiś tam, wiecie, spinek, grzebień i tak dalej w tą kosmetyczkę z H&M-u i wszystko idzie do walizki i w sumie jestem prawie gotowa. Rano gdzieś tam szczoteczka do zębów, jakieś takie drobne rzeczy, ale większość już jest.
ładny. Te drzwi tu do góry. Jakie drzwi? Tak. Pewnie do drugiego pokoju. Do no, drugiego pokoju pewnie. A. Ej, fajna łazienka, jakie ładne płytki. Takie niebieskie. Fajnie, czyściutko. Dzień dobry kochani, witamy was z Krakowa. My już w pokoju, w hotelu, w ogóle jest bardzo fajny, taki kolorowy bym powiedziała. Może w naszym pokoju akurat jest więcej niebieskiego, taki błękit, ale na dole było tak fajnie, fajnie udekorowane i wystylizowane. Chwila regeneracji. Ogólnie jeśli chodzi o Pendolino, to naprawdę bardzo fajnie się jechało. 5,5 godziny jakoś tam lekkie opóźnienie z tą przesiadką, gdzie to było, we wschodniej Warszawie. Bo jakieś tam były problemy techniczne z pociągiem, ale podstawili nam nowy i dosłownie na drugim peronie mogliśmy się przesiąść w te same miejsca, więc wiecie, 2 minuty i załatwione. I tak, idziemy teraz na spacer, bo w sumie jest za 15, druga, więc trochę sobie odsapnęliśmy, zjedliśmy jeszcze kanapki. I stwierdziliśmy, że idziemy na spacer. Jeszcze oczywiście mamy jutro cały dzień, bo dzisiaj i jutro są koncerty Justina, ale my idziemy jutro, więc dzisiaj jeszcze sobie pospacerujemy, jutro również. No i w niedzielę, tak wiecie, to co się uda, więc dzisiaj chyba wybierzemy się na Kazimierz. Bardzo dużo z was polecało już wcześniej, słyszałam, że warto się tam wybrać, także idziemy. Może jakiś spacerek tam pod Wawel. No i zobaczymy, co się jeszcze uda dzisiaj zrobić, po prostu gdzie nas nogi poniosą, tam pójdziemy, mam mój kapelusz z marki Lak, która zresztą jest z Krakowa, więc może jutro podejdziemy do sklepu, zobaczyć jakiś inny. Ten travel hat mnie tak kusi już pod wyjazd na koniec roku, idealnie upasował, ale tak, dzisiaj zabrałam ze sobą ten i nie wieje aż tak strasznie, więc mam nadzieję, że mi nie zwieje. Wiecie, jestem przyzwyczajona, że u nas w Trójmieście to jednak ten wiatr jest troszeczkę silniejszy, więc tak, mamy wszystko. I zmykamy na spacer, mamy dużo czasu, dzisiaj pochodzimy sobie chyba tak, wiecie, właśnie na luzie do wieczora i może zobaczymy gdzieś zachód słońca, no bo jutro koncert, a w niedzielę wracamy, więc już wieczorową porą nie będzie okazji, także lecimy. Spacerku było jedzonko, był Kazimierz. Jestem zakochana. Ja tylko chodziłam i miałam tak: Kuba, zobacz! Zobacz tu, zobacz tam, zobacz jaki szyld, zobacz jaki sklep, patrz, vintage shop, zobacz, tu są plakaty, jaka kawiarenka, jakie lampeczki. Jestem zakochana i znaczy wiedziałam, że na Kazimierz się wybierzemy, ale i tak wiele z was polecało, więc wiedziałam, że to nas nie może ominąć, a teraz idziemy sobie wzdłuż Wisły i kierujemy się oczywiście na zamek, na Wawel. I zobaczyć smoka,
ale coś chciałam jeszcze powiedzieć. Aha, byliśmy na tych, jak to się nazywa, pastrami? Mhm. Bardzo dobre to było. Ja tylko spróbowałam trochę od Kuby, ale było naprawdę bardzo smaczne. To, co ja bym chciała zauważyć, przed chwilą z Kubą rozmawialiśmy, że jest tu ciepło, ale jest tu sucho w powietrzu. Ja aż odczułam to na własnej skórze, w sensie, że czuję, że mam taki wysuszony nos, a u nas jest zawsze wilgotno, mokro, puszą się włosy i czuć po prostu tą wilgoć w powietrzu. Gorzej się znosi ten upał, to powietrze jest takie ciężkie. Tutaj jest gorąco, ale jest przyjemnie, staramy się chodzić w cieniu. Ja mam też kapelusz, w którym nie jest mi gorąco, co kolejny raz się potwierdza, że to była dobra decyzja, bo parę osób pytało, jak to w takie upały. Wełna merino ponoć jest najlepsza w odprowadzaniu powietrza i tak dalej, więc jeśli wełniany, to z wełny merino i naprawdę nie czuję, żebym się w tym grzała w ogóle. Więc tak, idziemy sobie. Która jest godzina? Ile już chodzimy? 4. No to taki całkiem niezły spacerek. Kazimierz by jeszcze chętnie wróciła tutaj, jak będziemy jutro, może obejdziemy tam Stare Miasto i wrócić. No zobaczymy, słuchajcie, idziemy na spontanie, gdzie nas nogi poniosą, byliśmy na lodach, Good Lud, polecaliście również, bardzo smaczne, więc też polecam dalej. No i jeszcze parę miejsc na pewno odwiedzimy, kubeczek trzeba zdobyć, może nawet nie jeden, bo podobno tutaj są też z innych miast, a mam parę do kupienia. No ale to przejdziemy do tego, więc tak. Mamy balon u góry. Jestem ciekawa, ile ta atrakcja kosztuje. I ile trwa? Myślisz, że ile? Z 15 minut? Chyba z wejściem i zejściem. Z wejściem i zejściem. No, może. Także my się kierujemy dalej na przyjemny spacerek. Dzisiaj część osób na koncert, więc jakoś tak nie odczuwamy tutaj tłumów. Mam wrażenie, że ci ludzie tak się rozchodzą. U nas w sumie też trochę tak. Część do Gdyni, część do Sopotu, ale jednak na Długim Targu tam... Właśnie, ciekawe... To jak wejdziemy na Stare Miasto, na rynek... To prawda, tam może być więcej ludzi. Ale jest super, słuchajcie, jest pięknie, jest przyjemnie, pogoda dopisuje, jestem zachwycona, że w końcu jestem w Krakowie, bo tyle lat mi tutaj nie było, nie wiem kiedy ostatni raz byłam w podstawówce. Przepięknie tu macie. Idziemy dalej eksplorować. Nagrywam to, słuchajcie, jeszcze raz, bo przed chwilą mi się włączył jakiś tryb bez mikrofonu. Nie wiem, o co chodzi, ale na koniec się skopnęłam, że jest napisane przy mikrofonie off. W każdym razie byliśmy na przerwie tutaj w hotelu.
Wróciliśmy po spacerze, było naprawdę dzisiaj gorąco, grzało w plecy, a jutro ma być cieplej, ale z kolei słońce za chmurką, kubki kupione i mówiłam właśnie, że jest super Starbucks tutaj w Krakowie na Floriańskiej, gdzie są kubki z wszystkich miast. Toruń, Gdańsk, Trójmiasto, ten najnowszy, Łódź, Poznań, wszystko dostaniecie, więc jak chcecie zbierać swoją kolekcję i będziecie w Krakowie, to tutaj możecie ją uzupełnić. I tak, teraz idziemy właśnie na spacer, bo już niedługo zachodzi słońce, chcieliśmy zobaczyć Kraków wieczorową porą, bo jutro po koncercie no to już raczej nie bardzo, a w niedzielę po 15 mamy pociąg i już wracamy, więc idziemy jeszcze dzisiaj na mały spacer. To mówiłam, że jestem zadowolona z hotelu, bo właśnie Kuba go znalazł, że mamy blisko jutro z koncertu, żeby ewentualnie wrócić pieszo, jakby były, nie wiem, zawalone tramwaje i tak dalej, to mamy do pół godziny chyba pieszo i mamy blisko, żeby dojechać właśnie na Stare Miasto, więc tam się udajemy i oczywiście zabieramy Was z nami. Także kurteczka założona, kapelusz już zostaje, już teraz go nie zabieram. Na jutro i pojutrze mam sukienki, a dzisiaj właśnie spodnie i ten top z Reserved, ale na wieczór biorę kurteczkę, bo już się trochę schłodziło, więc w tym topie mogłoby mi troszeczkę być chłodno. I co? Idziemy się przejść po tym pięknym Krakowie. No jestem zachwycona Kazimierzem. Kuba już w ogóle patrzył, po ile tu mieszkania. Oczywiście for fun, ale ale było spojrzenie, czyżby na pewno for fun. Ale kto wie, może kiedyś za 10-15 lat zamieszkamy w Krakowie. Wszystko się okaże. Nie no, ale naprawdę bardzo fajnie i tak przytulnie się czułam właśnie Kazimierzu. No i super spacerek nam się udało zrobić, więc na pewno jutro tam jeszcze wrócimy. A może i dziś. Wróciliśmy do pokoju, jest godzina 22:15, zrobiliśmy, słuchajcie, 25 tysięcy kroków, a dokładnie 25,154 mi pokazuje, więc całkiem nieźle. Także trochę kroków żeśmy zrobili, patrząc na to, że byliśmy tyle godzin, no tyle godzin, w sumie 5,5 godziny jechaliśmy pociągiem, więc słuchajcie, jak z Gdańska do Krakowa, to jest dla mnie, to jest rewelacja. Fakt, że te bilety za Pendolino, no trochę kosztują, bo zapłaciliśmy 250 zł od osoby w jedną stronę. Co prawda jak kupowałam, to mi się pokazało, że tam może być ta druga klasa od 190 chyba, ale jak tylko przyszłam do zakupu, to już była ta stała cena i ona zwykle taka była za ten odcinek, ale wiem, że niektórym udawało się kupić taniej. No my kupowaliśmy z wyprzedzeniem, a i tak była taka cena, nie wiem, czy to na przykład maleje dopiero tuż przed wyjazdem, ale nie chcieliśmy ryzykować, że wiecie, nie będzie miejsca czy coś. Więc jakby no płaci się też za to, że to szybko jedzie. Natomiast tak, bardzo komfortowo się jechało. No i byliśmy tutaj tak naprawdę po 11:00. Zanim przyszliśmy do hotelu, zostawiliśmy rzeczy. Ogólnie od razu pokój był gotowy, więc to było super, że mogliśmy zostawić walizki już w pokoju, wiecie, odświeżyć się, napić się wody czy coś. I fajne jest też to, że w ogóle tutaj na korytarzach jest nie taka zwykła butla na wodę, tylko taki automat, gdzie możecie sobie nalać do karafki, która jest w pokoju, wodę czy zwykłą, czy gazowaną. I Kuba na przykład robi takiego miksa, że mamy półgazowaną, tak średnio właśnie gazowaną, więc jest fajnie. Więc zawsze można sobie tą wodę przynieść i dolać. I odległościowo hotel fajny, także polecam. To jest Ibis Kraków Centrum, coś takiego, już nie pamiętam dokładnej nazwy, ale zostawię Wam na dole.
I Kuba sprawdzał, że teraz te ceny poszły ostro w górę z powodu koncertu. Jak zarezerwowaliśmy to no już jakiś czas temu, jak kupowaliśmy bilety jakoś, to no były te ceny niższe, więc wypłaciliśmy mniej. Ale tak, dzisiaj aktywny dzień. Bardzo mi się podobał. Kubeczek z Krakowa zdobyty, na czym bardzo mi zależało, bo no już w sumie jakiś czas chciałam tutaj przyjechać. No wiecie, nie jest po drodze z Gdańska do Krakowa, ale gdzieś tam jak sobie myślałam, no to właśnie zawsze gdzieś ten Kraków, czy na jesień, czy na grudzień, tak vlogmasowo. A jako, że jest ten koncert, no to stwierdziłam, idealna okazja, żeby wybrać się i na koncert, i na weekend do Krakowa, i trochę tutaj właśnie miasta zobaczyć, więc jak widzieliście, właśnie 25 tysięcy kroków, więc trochę pospacerowaliśmy, trochę miasta zobaczyliśmy. Bardzo mi się podobało, właśnie Kazimierz, rynek i tak dalej. Jest tutaj bardzo klimatycznie, także kto jest z Krakowa, dajcie znać. Macie tutaj pięknie. No i co, jutro jeszcze trochę, myślę, że gdzieś sobie pochodzimy. Już nie tak intensywnie pewnie jak dzisiaj, no bo w sumie już większość takich, powiedzmy, atrakcji w centrum widzieliśmy. Wiadomo, że jest pełno różnych miejscówek, knajp, jakieś muzea i tak dalej, które można odwiedzić, ale to może jakoś, wiecie, przy kolejnych okazjach, bo planuję tutaj wrócić. Nie wiem kiedy, ale na pewno będę chciała przyjechać jeszcze raz. Więc no jutro sobie jakoś tak spokojnie spędzimy dzień, na pewno jeszcze gdzieś pochodzimy. Chcieliśmy iść do tej kawiarni Lisboa, gdzie są właśnie te pastel de nata portugalskie, no i można usiąść na kawę, więc pewnie tam się wybierzemy. No i ogólnie tak pochodzimy i później musimy już się zbierać na koncert, także wrócimy do pokoju i lecimy potem na koncert, właśnie stąd jest już niedaleko, ale był to super dzień, bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy na ten koncert i do Krakowa i że pogoda tak dopisała. Jeszcze może coś sobie włączymy i myślę, że niedługo padniemy spać, bo jest 22:24, więc trzeba też się wyspać, chcemy też w miarę wcześniej iść na śniadanie, więc mam nadzieję, że będzie coś dobrego. I tak, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, jeszcze trochę Krakowa mam nadzieję Wam pokażę. Jak jesteście z Krakowa lub okolic, to dajcie znać. Mam nadzieję kiedyś tutaj jeszcze przyjechać właśnie jesienią czy zimą, może nie w tym roku, ale myślę, że fajnie by było właśnie teraz inną porą roku. Więc tak, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, buziaki, pa!